Hej, 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 cześć kochani moi, witam was w kolejnym odcineczku, na kolejnej premierze na moim kanale. Słuchajcie, z tego względu, że na jutrzejszym odcineczku będzie dużo, dużo, dużo krzyżóweczek, to dzisiaj was zapraszam na linię, żebyśmy troszeczkę odpoczęli, bo ja naprawdę widzę literkami. Ten konkurs uważam, że on jest super, on jest naprawdę super. Nie żałuję, że go zrobiłam, ale za czymś innym mi się tęskni, dlatego linie. I tutaj tak, dla Gosi G, mojej kochanej Wicki, ogromne serducha. Dziękuję ci, skarbie. Gosia na święta wpłaciła mi, tak jak u dziewczyn też widzieliście, 15 zł na linijki, więc kupiłam ekstra linię. Tutaj jest numer 13 i numerek 5 super linii. A sobie zobaczcie, co znalazłam. Niebieskie, wow. I wzięłam od końca 3 sztuki po prostu. Więc mamy tutaj odcineczek za 45 zł. Zobaczymy, co się uda wydrapać. Trzymajcie kciuki. Dzisiaj odpoczywamy, a jutro, mówię, godzina 17. Będzie dużo. Dużo, ojej, bardzo dużo. Bardzo dużo krzyżówek. Także mam nadzieję, że jeszcze wam się nie przejadły te krzyżóweczki. A tutaj zobaczymy, jak z tymi linijkami będzie. No, co mogę wam powiedzieć? Dojechałam do mojego chłopa. Cieszy się. Niech się cieszy. Teraz go nie ma, bo powiedziałam, że proszę mnie nakarmić. I wiecie co? Jak mnie nie ma, to ja nie wiem, jak on żyje. Nie wiem. W lodówce pusto. Jak z nim rozmawiam, to ciągle albo coś je, albo ten. Słyszę, że przeżuwa, albo widzę, że coś je, że przeżuwa, a w lodówce pusto. Ja nie wiem, jak on sobie radzi, jak on funkcjonuje. A żeby było śmieszne, ja przyjeżdżam, a on jakiś taki okrąglejszy. Ktoś go tam chyba podkarmi, jak mi nie ma. No i poleciał po obiad. Ale powiem wam, że jestem w szoku, bo nie było mnie tutaj 2,5 tygodnia. I tam, gdzie my jedliśmy obiady, to podrożało o 5 zł na obiedzie. A to jest naprawdę dużo. 5 zł na daniu? To wiecie, ja mam zdania, że po co go dawać, jak za 2 dychy można kupić obiad? A teraz już tak wszystko rośnie, kurczę. W sumie to nie powinno mnie to dziwić w ogóle, ale wiecie, jak to jest. I tak dziwi. No, ale fajnie, bo sobie odpocznę. Mam prawie 2 tygodnie wolnego, także jestem przeszczęśliwa. Bo chyba tego potrzebuję, wiecie. Najgorzej to właśnie pracować w święta. Jak na lato się pracowałam, to też musiałam w święta pracować. I też właśnie Wielkanoc. Majóweczkę też pracuję. No, także chociaż teraz sobie odpocznę. Chociaż trochę. Dobra. No i wiecie, i przez krzyżóweczki, no nie wrzuciłam tych linijek od Gosi. Gosiu, naprawdę bardzo ci dziękuję raz jeszcze, kochana. Bardzo jest mi miło. Bardzo jest mi miło. Ja w ogóle to wiecie, no jeszcze taka jestem śpiąca. Więc może mi się język plątać. Także wybaczcie. No i wiecie, przez te krzyżóweczki, no, nawet nie miałam jak nagrać, naprawdę. I co? A, wiem, co miałam. Wiem, od czego w ogóle miałam zacząć wstęp. Tylko wiecie, jak to ja zapomniałam. Jak nowe osóbki wchodzą do mnie na mój kanał, to tam jest taka jakby krótka informacja o tym kanale. I wiecie, no ja to mogę powtarzać na każdym odcinku, bo jakby mi to nie robi różnicy, ale tam jest napisane, że na tym kanale ja sobie dziamdziam. W sensie, no gadam. I to jest mój kanał, no nie? Więc naprawdę, jeżeli komuś przeszkadza to, że ja gadam, to niech albo wyciszy, albo niech nie ogląda, niech idzie gdzieś, gdzie po prostu nikt nic nie mówi, bo no kurczę, mi to już się znudziło, ale widzę, że niektóre osoby jeszcze, no kurczę, no jest linia, pięknie. A Gosia do mnie pisała i mówi, chyba jestem czarownicą, jakoś tak? Coś tam, o Jezu, no teraz wam nie przytoczę, coś o wygranej, no i wpadła wygrana. Także no mówię, tak jak ci powiedziałam, dopóki czarujesz w ten dobry sposób, no to tylko się cieszyć, kochana. Jest piątka, wróciła piątka, mega się cieszę. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Mamy tutaj BBB. Okej, także pierwsza od Gosi już jest wygrana. I teraz druga od Gosi. Numerek 13, tak mi po prostu pan podał, ale bardzo sympatyczny pan, wiecie. Tak, jakoś tak zaszłam. Te linie były z Warszawy, to z Żyrardowa i niebieskie też z Żyrardowa. I tylko w jednym punkcie były niebieskie i już ktoś zdążył parę kupić. Wcale się nie dziwię, jak zobaczyłam, to też oczy mi się zaświeciły. Ale jakby można było, wiecie, płacić kartą,
to bym wzięła więcej. No dobra, może tak wszystkie nie pójdą. Może niedługo przyjdą do mnie też. Zobaczymy. No i powiem wam, że ojejku, dużo jest tych konkursów na YouTubie. Co jest fajne? Fajne jest, bo coś się dzieje. I ja to lubię. Wiecie, jak coś tam przylukam, jakiś konkurs i ten, no to ja też, wiecie, no biorę udział, bo ja lubię taką zabawę, rywalizację. Jakby zawsze jest ten cień nadziei, że a może uda się coś wygrać. Chociaż ja do szczęśliwców, no niestety, nie należę. Ale jednak zawsze ten, no taki cień nadziei, że może się gdzieś wygra. I ten, no i widzę, że tego jest od groma strasznie. I kurczę, no i nie wiem, no bo tutaj mamy kwiecień z krzyżówkami. I chciałam ogłosić kolejny konkurs w maju na czerwiec. Jak wiecie, ja jestem czerwcowa i cały miesiąc bym chciała pociągnąć. O, tutaj coś zdrapam. O nie, ale w sumie to nie widać. Nie, no widać, że to jest E. No dobra, może nie widać. Nie ma tej drugiej. No i chciałam pociągnąć konkurs przez cały czerwiec z odcinkiem specjalnym, ale takim urodzinowym. To, co planuję, będzie bomba, aby tylko wyszło. No, powiem wam, że będę mega zdenerwowana, na pewno, bo będę nagrywać taki urodzinowy, taki ryzykowny odcineczek. No i słuchajcie, wpadłam na genialny pomysł na konkurs. I powiem wam, że się tak zastanawiam, czy wy nie macie jeszcze dość tych konkursów. Bo ja wpadłam na taki fajny konkurs. No i tak też nie chcę wszystkiego mówić, bo tutaj czasami ktoś coś powie i ktoś może podłapać pomysł, a wiecie, trochę nad tym posiedziałam i nie chciałabym, żeby ktoś mój pomysł, wiecie, sobie przywłaszczył. I to byłby taki konkurs, że będą dwie nagrody, żeby jeden los, jakby, nie, inaczej, taki jakby na koperty, o, i dosłownie na koperty. I wykupienie jednej koperty to będzie koszt 20 zł. Bardzo proszę, żeby nikt nie ściągał mojego pomysłu. Zastrzegam sobie prawo autorskie czy coś. Jedna koperta to będzie wpłata 20 zł. Ja wiem, że to nie jest mało, no bo to jest nawet sporo. I tych kopert, właśnie zastanawiałam się ile. Myślę, żebyśmy zrobili 30. 30 kopert, to by było tak ok, w sam raz. Tutaj już rozmawiałam z jedną osóbką, to powiedziała: rób, Natka, rób, ja wezmę 5. No to wiecie, już fajnie, już się bardzo cieszę. Słuchajcie, byłoby 30 kopert, z czego nie umiem mówić. Z czego 3 koperty byłyby, w tych 27 kopertach byłyby zdrapki. No i dwie osoby, które wygrają najwyższą wygraną w zdrapce, tak, no dostają ode mnie zdrapki za stówkę. Dwie osoby. A w trzech kopertach nie będzie zdrapek, tylko będzie tak zwany szczęśliwy traf. Czyli otwieramy tą kopertę, tak, no na przykład z numerem 1. Otwieramy tą kopertę na przykład z numerem 1, tak. No i tam jest szczęśliwy los. I to oznacza, że ta osoba, która wybrała tą kopertę z numerem na przykład 1, wygrywa już zdrapki za 3 dychy, czyli jakby jest dyszkę do przodu. I takich gwarantowanych wygranych będą 3. Jakoś tam losowo będzie to wrzucone, bo to nie ja będę wrzucała te losy, tylko mój hop. Wiecie, do tych. Ja po prostu nie chcę wiedzieć. Będą karteczki ze zdrapeczkami, będą karteczki właśnie z tymi losami. Jak on rozłoży to, jak on to zaklei, mnie to już nie będzie, wiecie. Tak po prostu, żeby to było bardzo losowo, żeby, wiecie, ja nie chcę wiedzieć, co tam w tych kopertach jest. No, i myślę, że to by była fajna zabawa. 5 osób by mogły wygrać. No i co wy na to? Czy ruszamy w maju z tym i robimy to na czerwiec? Czy po prostu nie chcecie? To wszystko zależy, wiecie, no od was, tak? I musicie mi po prostu napisać, czy chcecie, czy nie chcecie. Będę wam bardzo wdzięczna, jak wyrazicie swoją opinię. Myślę, że to będzie fajna zabawa. Znowu będzie sporo drapania. Będą premierki, będziemy mogli pisać sobie na czacie. No i będzie fajna zabawa. Tutaj tak, okularów to ja w ogóle nie widzę. W ogóle to nie wiem, czy wy widzicie drapkę. Czy ja to tak drapię sama dla siebie, jak ta świnia. Jak tak, to bardzo was przepraszam. Rolki teraz. No, dzisiaj mam jakiś taki, jakby, wiecie co, ja nie mam humoru dzisiaj, no bo czytałam fajną książkę i
tak się kiepsko skończyła. Jeszcze się okazało na koniec, że to jest koniec części pierwszej. I wiecie, no, nie lubię czegoś takiego, kurczę. Człowiek się wciągnie w książkę, już chce wiedzieć, co będzie dalej, a wyszło bardzo źle. O matko, no ale co? Trochę trzeba i ponarzekać, prawda? Biedroneczka, zaczniemy sobie od końca. Może gdzieś, o tutaj jest, tutaj. Tutaj, dobra. Dalej mamy parasolkę. No ale to nie widzę. Najwyżej się znajdzie. Mamy potem księżyc. Księżyca też nie mamy. Mamy teraz gwiazdeczkę i loda. I co? Też nie będzie. Kwiatuszek ominęłam, nieładnie. Jest gwiazdeczka, dobra. Loda to ja nie widzę. Dalej mamy koronę. Korona jest tutaj, tutaj. I tutaj. I ostatni symbol. Mamy podkówkę. Ale podkówka nam tutaj nic nie zmienia. W ogóle to jej nie widzę. Może nawet jej nie być. I co my tutaj mamy? P. No, jest tutaj E, D i P. Czyli różne kontrolne. Ale bardzo dziękuję, Gosiu. Piątkę udało się odzyskać. Ja się bardzo cieszę. Te jedne linijki puste. No, bywa i tak. Teraz bierzemy sobie linijki niebieskie. Wow, ale fajnie, że już się pokazały. Dopóki się nie znudzą, to wiecie, człowiek będzie szczęśliwy i zadowolony. I tak. Czapka. No w ogóle to jak ja zaczynam, czy ja nic nie widzę? Może nie ma. Może się później znajdzie. Dobra, nie widzę. Teraz mamy loda od góry. No ja już jadłam pierwsze lody. Nawet nie jednego. Kocham lody. Boże, kocham lody. Ja jak pracowałam na Lotosie, to ogólnie tam były lody i w zimę. Więc ja ich naprawdę sporo jadłam. A tak tutaj. Przepraszam, musiałam sobie ziewnąć. A tak tutaj to wiecie, no nie bardzo. I jakoś tak poszłam sobie do sklepu i patrzę, że były Big Milki. A ja kocham Big Milki. Takie śmietankowe oczywiście. No i sobie wzięłam w rożku. Potem byłam w sklepie, to sobie wzięłam na patyku. I ja już to czuję. Czekam teraz tylko na rozpoczęcie sezonu grillowego. No to też, wiecie, to już takie będzie lato. Jak zaczniemy ten sezon grillowy. No ale już się nie mogę doczekać. Uwielbiam grilla. U nas w lato ogólnie, no, w każdy weekend jest, no nie? W soboty i przeważnie też w niedzielę. Jedno serduszko jakoś tak skromnie. Czy co, może dlatego, że ja naprawdę jestem bardzo niewyspana i może ja nie widzę? Bo myślę, że to nie przez gadanie, bo z tym to już raczej mam wprawę, tak. Gadanie i drapanie to raczej żaden problem dla mnie. Podzielną uwagę mam. A kiedyś mnie posądzali, że mam ADHD. A jakbym miała ADHD, to bym się nie mogła skupić. No, taką miałam fajną panią nauczycielkę. Ojejku, ja to pamiętam, jak ona wezwała, jakoś zadzwoniła do mojej mamy. I powiedziała, że bardzo prosi o pilne spotkanie z rodzicem. Mama powiedziała, że nie może. No i tata był w domu, tata pojechał do tej szkoły. W ogóle to oni się już zastanawiali, co nawywijałam. Chyba każdy rodzic by się zastanawiał, co dziecko nawywijało, jak dzwoni nauczycielka. O, i pilnie się trzeba było spotkać. No i tata przyjechał, a mój tata, wiecie co, mój tata chodził na wywiadówki do mojego brata, a moja mama do mnie. Bo mama stwierdziła, że jak mają się wstydzić, jak ma się wstydzić, to i tata też się będzie wstydził. I to taki był podział, bo no, ja tam sobie lubiłam trochę porozrabiać, no nie? No i wtedy tata przyjechał do tej szkoły, no i co nawywijałam. A babeczce chodziło o to, ja ogólnie mam głupie poczucie humoru. To jest bardzo istotne w tej opowieści. Mam bardzo głupie poczucie humoru. Bo czasami śmieszą mnie rzeczy, które nie powinny mnie śmieszyć. Rzeczy, które w ogóle nie... Jakby... Nie wiem, jak to powiedzieć. Czarny humor też, owszem, ale ja wtedy się śmiałam, bo mój głupi kolega mówił cebula. Po prostu cebula. A ja się z tego chichrałam. I ta pani, to nauczycielka, to wyczaiła i właśnie kazała
wziąć mnie na, do psychiatry, bo psycholog to raczej na takich rzeczach się nie zna, i żeby tata skonsultował moje zachowanie z psychiatrą, że ona podejrzewa ADHD u mnie, że to nie jest normalne, że dziecko śmieje się z takiego normalnego słowa jak cebula. Więc jakby naprawdę czasami się śmieję z rzeczy, z których nie powinnam się śmiać, ale to wszystko zależy też od wymowy i jakby dla nauczycielki to nie miało znaczenia większego, tak? Czy ktoś powiedział cebula normalnie, czy w jakiś głupi sposób i... No ale nie, no jak mam podzielną uwagę, to raczej ADHD nie mam. Kosteczki. Ale fajnie byłoby coś trafić w tych linijkach. Tamte miałam niebieskie od Reginki, co ten odcinek jakby, no... No co? No nie miałam tego odcinka. Bo jakoś tak mi się urwało w połowie, a ja nawet nie byłam tego świadoma. A wiecie, no też nie zawsze jestem w stanie wszystko upilnować, tak? Też to, co nagrywam, nie zawsze oglądam. Albo na przykład oglądam do połowy i mówię, okej, no wszystko jest super. I wiecie, i ja myślę, że jest super i wstawiam po prostu. Aby, wiecie, ja zwracam uwagę na przykład, o, jest głos, no jest głos, wszystko ładnie słychać, no słychać. Jak na przykład czasami się nagra tak, że nie słychać, no to podgłaśniam to, żebyście na pewno słyszeli. Dzwoneczek. Dzwoneczka nie ma. Wiecie, biorę głośność na 200%, tak? No i staram się tak, żeby było no tak super, super, żebyście wszystko słyszeli, wszystko widzieli, czasami nawet czasami przybliżam. I jeszcze obraz, bo stwierdzam, że jak przybliżę, no to tam się nic nie stanie, tak? Nic nie urwie, żadnego tam obrazu i no jakby tak, żeby było wygodnie oglądać. Bo ja też wiem, że to tak się przyglądać z daleka, tak jak o tutaj, jakby jak ja to przybliżę jeszcze bliżej, to mi będzie po prostu bardzo niewygodnie, bo i tak się muszę pilnować. No ale jak na razie to uważam, że jest dobrze, taka bliskość, że jakby, no widać te symbole. Teraz klapki, ale staram się tak, żeby wam było wygodnie oglądać. Chociaż właśnie jak są premiery krzyżówkowe, tak, albo dzisiaj na przykład, tak wiecie, dla czegoś innego, dla odpoczynku, linijki co drapie, no to też to oglądam, tak, no i widzę jak to się tak mniej więcej nagrywa, czy wszystko jest git. I właśnie już wam kiedyś mówiłam, ale przypomnę, że jakby ktoś chciał, to jeżeli sobie odwrócicie telefon w ten sposób i weźmiecie na pełen ekran, to jeżeli tak weźmiecie, to ten ekran o tak, oraz tego cicie, to wam się bardzo przybliży. Także no polecam tak zrobić, ja tak robię, więc fajnie, fajnie. Ale czegoś, kiedyś tego nie było. Wydaje mi się, że tego nie było, bo to jakaś musi być nowość. Chyba po jak tych aktualizacjach, ostatnio jakieś aktualizacje weszły. Księżyc teraz mamy tutaj, tutaj. O, i jest linijka, pięknie. Szkoda, że jedna. Jest mi smutno. I cytryna. Jest druga linijka, już nie jest mi smutno. Już wiem, że odzyskałam trochę. Dobra. Tutaj mamy dyszkę i tutaj mamy dyszkę. No to mam dwie dyszki. No to na 30 wydane, 20 udało się odzyskać. Tutaj mamy DDD. Nie wiem, czy to tak ma być, ale chyba tak. Księżyc jest, klucz jest, balony są i gwiazdeczka jest. I tutaj moneta jest, cytrynka. Cytrynka jest i księżyc jest. No i super, wszystko się zgadza, oby tylko kontrolne się zgadzały, się na tym nie znam, ale wiem, że wy się znacie. Mamy dwie dyszki na 30, ja już jestem przeszczęśliwa, to teraz pewnie będziemy drapać pustaczka, chociaż no nigdy nic nie wiadomo. Pod rząd też te wygrane wpadają. Ale fajnie, no super. W końcu udało mi się, ale jak to się nie nagra, to się tak zezłoszczę. Nie będę nagrywać, nie no będę, ale nie tym telefonem. Tym telefonem mi się w ogóle super nagrywa, tylko w większości przypadków właśnie ja przyspieszam te filmiki, prawie każdy, i podgłaśniam, no bo w tym telefonie akurat ten głośnik jest taki słaby, a w tamtym jest lepszy głośnik, ale ja się boję w ogóle długich filmów nim tamtym nagrywać, no nie? Sakwy nie widzę, korona, bo już nieraz było tak, że mi po prostu coś tam z tymi filmami było nie tak, dlatego się boję. Tym bardziej z krzyżówkami. O, nie, 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 nie. Już mam wszystkie krzyżóweczki ponaddrapywane i ani jednej więcej. Nigdy. Nigdy. W razie czego, to wiecie, zawsze mam wypisane te, jak się nazywa, słowa, mam zdrapki wydrapane. No nie wiem. Nie. Już nie chcę. Ja sobie zrobię taki, wiecie, post od zdrapek.
że nie ruszać. Nie od drapek, od krzyżówek. Całkowicie od drapek, no to wiadomo, no nie, no. Coś tam będzie wlatywać na kanał. Ale bardzo Wam dziękuję za obecność. Kurczę, no na tych krzyżóweczkach ja widzę właśnie, że jesteście, że no nawet na tych czatach, tak? Nie każdy się udziela, ale no nie każdy musi, to jest Wasza tam Wasza sprawa, czy chcecie się przywitać, czy nie. Ja się z Wami witam i bardzo jest mi miło, że znajdujecie czas i nawet w święta, że ktoś nawet w święta znalazł czas, żeby zajrzeć, to też jest bardzo, bardzo, bardzo przemiłe. No bo jednak każdy wie, jak to wygląda. Święta, rodzina, jakieś tam zjazdy rodzinne, a tu jak komuś się udało, no to super, super. Mega fajnie. Tutaj, okej. Okay. Teraz mamy kwiatuszek. I cytryneczka. Tu. Dzisiaj mojemu staremu musiałam tłumaczyć, jakie chciałam bułki. Napisałam mu listy zakupów i napisałam do Biedronki listy zakupów. I napisałam bułki dupki. A on nie wiedział, co to są bułki dupki. Czy ktoś z Was wie, co to są bułki dupki? Ja poczekam, żebyście mogli na czacie napisać, czy wiecie, czy nie wiecie. I za chwilę Wam wytłumaczę. Co to są bułki dupki? Jak można nie wiedzieć, co to są te bułki? Matko kochana. To tak, krabik jest. I tutaj też jest. Rower był. Omijak, dobra. Kraba mam tutaj. Tutaj. I tu. Okej. Okay. Dobra. No to już jak ktoś miał napisać, to na pewno napisał. Są w Biedronce takie bułki, które w środku też, jak się je rozkroi, to nie jest tak jak ta najtańsza kajzerka, tylko jak się je rozkroi, to ma tą bułkę w środku i ona jest taka okrągła, no nie tak, znaczy okrągła, no taka o. I tutaj na środku ma taki przedziałek i ona wygląda jak taka dupka. To jest bułka dupka. Jak ona się nazywa? Codzienna chyba? Biedronkowa? Chyba codzienna? Ale że tych nazw tam mają tyle i ciężko ogarnąć. No to ja tak wymyśliłam, że tak ją po prostu nazwę. No i na przykład u mnie się przyjęło, bo ja od razu wiem, o co chodzi, no nie? O, poczekajcie, bo słyszę, że idzie obiad. Dobrze, kochani, ja szybko dokończę tą jedną z drapeczek, a drugą pewnie będę musiała później. No nie, no poczekam, no. Zostaw... No dobrze, pozdrow. No bo ja mówię, obiad przyszedł. Bo przyjechał hop. A ja powiedziałam bułki dupki. Bo kupiłem ci właśnie te specjalnie te bułki. Że musiałam ci tłumaczyć, jakie to są, bo nie wiedziałeś. Jak można nie mieć bułki dupki? Po prostu... No co? Mogę ich pomylić. No, o tak mnie podrap, tak. Jesteś bezczelny. Dobra, łódź. Dobra, tutaj mamy klapki. To są bułki dupki? No bułki dupki, możesz pokazać do kamery. No nie wiem, bo to cenzura obowiązuje, no dupkę pokazywać. Daj bułkę dupkę. Bułki dupki? O, bułka dupka, o. Mówiłam? Ja o takiej mówiłam. Ok. No co, no, ale każdy ma jakieś tam swoje nazwy do wszystkiego. To jest oczywiste i wiadome. Ja mam swoją nazwę na bułkę, bo tak. Dobra, teraz mamy tęczę. Tutaj, o. Jeszcze tu. Oj, cyknęłam, dobra. Dalej mamy okulary. No, chociaż trochę tych symboli się pokazuje. Teraz mamy tak coś. Może być wiatrak. Wiatrak jest tu i tu. Dalej mamy słonika. No niewiele nam brakuje do tej linii. Niewiele. Ale tak myślę, że chyba nie. I czapeczkę. Czapkę mamy tu od dołu. Tu mamy czapkę. Tutaj. No i niestety. Niestety. C i H. No to co? Szybko dziabnę tą trzecią. Co by się działo? Już i tak przez drogę stykły i tak. I szukamy tak. Motylka. Tutaj. A i co jeszcze o tym konkursie chciałam powiedzieć, że w tych kopertach, jak będą zdrabki, to zdrabki będą za 20 zł, czyli tyle, za ile jest wpłata. No, i na przykład będą zdrabki po 20 zł i zdrabki po 10 zł. I tak, największa wygrana, jaka się trafi ze zdrabek za 20,
no to ta osoba wygrywa zdrabki za 100. Największa wygrana, jaka się trafi w zdrabkach za, no nie wiem, tam 5 czy 10 zł, zobaczymy. Co tam mi się wsadzi, co tam upchnę, zobaczymy. Jeszcze, ja to nawet jeszcze nie wiem. No, to wygrywa też 100, czyli dwie najwyższe wygrane, ale na przykład, no rozumiecie? Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Najwyższa wygrana ze zdrapek na przykład po 20 i po 10. No to tu dwie. Nie, no ja myślę, że to jest świetne. Sama bym brała udział w takim czymś. Świetne. Ja lubię konkursy. Ja tu lubię robić prezenty. Tak. teraz jabłonki. Myślę, że 30 koper to będzie ok. W razie czego, jak będzie za mało. Chociaż, no wiecie, no nie wiem. Nie wiem, bo może nie być chętnych, ale w razie jak będzie za mało, jak się koperty skończą i ktoś będzie pisał, że więcej kopert, to też nie będzie problemu, po prostu zwiększymy, co? Liczbę kopert i liczbę wygranych, po prostu. Najzwyczajniej w świecie. Cytrynka jest tutaj. I już. Kwiatuszek. Słonik. Dobrze. Teraz mamy o arbuzik. No tak się skupiam, żeby szybko drapać, dlatego tak trochę przymilkłam. Zamiast tu się rozgadywać, ale dobra, dobra. Ja będę drapać krzyżówki, to jeszcze z wami pogadam. Będziemy się słyszeć jutro, znaczy wy będziecie słyszeć mnie. Może jakaś trajkotka mi się uruchomi. Wiecie, no książki czytam. Ja mam o czym opowiadać. Zawsze o czymś. Mamy loty. O, dobra. Dalej piłka. A, mi się to brzydko drapie. Nie widzę piłki, wiecie. Teraz mamy sakwę. Tutaj. Strasznie mi się to zdrapało. Leżak i rower. Leżak i rower. Zobaczymy. Tu jest rower. Tu była sakwa. Omijak. Leżak i rower. Parasol i księżyc. Tu jest księżyc i tutaj mamy parasol, parasol, jeszcze tu i tu, tu jest księżyc, parasol, ok. Cztery symbole do końca, teraz mamy popcorn i balony, tu jest popcorn, balon, balon, popcorn i popcorn. No mówię, no naprawdę nie umiem. Tu jest wiatrak i ptaszek. Wiatrak. Jeszcze jest tu. Księżyc ominęłam. Wiatrak. Czyli tutaj nie mamy też nic. No to i tak nic nie szkodzi. Kontrolne przelecę szybciutko. Mamy D, F i E. No i dobra. No to tak, podsumowując. Mój wkład to było 30 zł, za które kupiłam te oto niebieskie linijki. Na 30 udało się wydrapać 20, więc jestem tylko dyszkę do tyłu. Dodatkowo Gosia G wpłaciła 15 zł w święta na linię. Kupiłam zadyszkę i zapiątkę. Ta zadyszka była pusta, ta zapiątkę dała piątkę. Gosiu, jeszcze raz bardzo serdecznie Ci dziękuję. Serducha dla Ciebie, serducha dla Was. Czekam na Wasze opinie na temat mojego pomysłu. Piszcie, co myślicie, czy będziecie chcieli w takim czymś wziąć udział. Jeżeli właśnie będą osoby chętne, to ten konkurs się odbędzie. Mówię, w maju wtedy ogłoszę. Wtedy się będzie wybierało numer koperty. Koperty już będą tam wypisane. Pozaklejane, jak będę to ogłaszać, żeby tam nie było, że coś potem podmieniam. Nie, nie, nie. No, także i będzie też kto pierwszy, ten lepszy, bo sobie trzeba wybrać numerek, tak, od 1 do 30. No, także dziękuję Wam serdecznie za obecność. Słyszymy się jutro na krzyżówkach, będzie dużo krzyżówek, także przyszykujcie się, bądźcie obecni, będę na Was czekać. Miłego dzionka, buziaczki, pa, pa, pa.